Mamy dany wykres funkcji i zastanawiamy się, jaka jest granica tej funkcji f przy x dążącym do trzech. No widzimy, że w trójce. Ta funkcja tutaj ma taki przeskok i widzimy, że inaczej zachowuje się z prawej strony, inaczej zachowuje się z lewej strony. No więc rozpatrzmy najpierw te przypadki oddzielnie. Czyli zaczniemy od obliczenia granicy przy x dążącym do trójki z lewej strony. Ten minusik tutaj u góry oznacza, że dążymy do trójki od strony argumentów mniejszych niż 3. Czyli jesteśmy tutaj, czyli wstawiamy na przykład 1, 2, 2,5, 2 i 9, i i tak dalej, czyli dążymy z lewej strony do trójki, no to wartości układają się w taki sposób. Tutaj mamy jakieś 5,5, mniej więcej, tutaj jest podobna wartość, jak wstawimy 2,5, to będziemy mieli 5, jak wstawimy, nie wiem, 2 i 3 4, to będzie mniej więcej. 4,5. No i wygląda to tak, że jak zbliżamy się do tej trójki coraz bliżej z argumentami, to wartości funkcji dążą do czwórki. Czyli granica naszej funkcji f od x przy x dążącym do trójki z lewej strony wygląda na tyle dokładnie, na ile jesteśmy w stanie to odczytać z wykresu, wygląda, że jest równa 4. No dobrze, to teraz zastanówmy się, jaka będzie granica. Jak będziemy dążyli do trójki z prawej strony. Czyli wstawiamy na przykład tu właśnie, piątkę, czwórkę. Widzimy, że dla czwórki to jest mniej więcej 2,5. Dla 3,5 to będzie mniej więcej 2. Jak będziemy się zbliżać do, do trójki, no to widać, że te wartości dążą do jedynki. Czyli granicą przy x dążącym do. Trójki z prawej strony, od strony argumentów większych niż 3, jest 1. Więc te granice są różne. I w takiej sytuacji, kiedy granica lewostronna i prawostronna są różne, to granica obustronna po prostu nie istnieje. Bo ona istnieje tylko wtedy, kiedy te granice są równe, kiedy zarówno z prawej, jak i z lewej strony wartości funkcji dążą do tej samej wartości. I wtedy ta wartość jest równa tej granicy. Wtedy, kiedy one dążą do różnych granic z prawej i z lewej strony, to granica obu strona po prostu nie istnieje. No i tutaj moglibyście się zastanawiać, że ta sytuacja nie jest do końca symetryczna, dlatego że sama wartość funkcji w trójce jest określona jako 1. Tak a tutaj mamy na końcu takie kółeczko, a tutaj mamy wypełnione kółeczko. Ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że jak liczymy granicę, to sama wartość funkcji. W tym punkcie nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, jak zachowuje się funkcja w otoczeniu tego punktu. Czyli w tym wypadku w otoczeniu z jednej strony zachowuje się inaczej, z drugiej strony zachowuje się inaczej, więc granica obu po prostu nie istnieje.